Kraszewski, a to jest dział zagraniczny podcast o wydarzeniach na świecie, o których w polskich mediach słychać niewiele albo wcale. Wysłuchasz tu rozmów z ekspertami od Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji, Oceanii, a także mniej znanych tematów europejskich, a od czasu do czasu także odcinka solowego, w którym samodzielnie przybliżę Ci jakąś historię. Jeżeli interesują Cię podejmowane tu tematy, to możesz wesprzeć moją działalność dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl Łamane przez Dział Zagraniczny. Dziś moim gościem jest Kamil Bauk, świetny reporter. Dzień dobry. Dzień dobry. Reporter specjalizujący się w Holandii. Twoja książka, kolejna zresztą na temat tego kraju, wyjdzie za kilka miesięcy. Miała się już ukazać, ale jest pewne opóźnienie. Oj tak. Oraz reporter specjalizujący się od jakiegoś czasu w zbrodniach. I powiemy o tym jeszcze kilka słów później. Natomiast wspominam o tym też na samym początku naszego nagrania, ponieważ tym się de facto dziś będziemy zajmować, że Holandią i zbrodniami. Pretekstem do naszego spotkania jest wycofanie księżniczki Amali, bądź Katarzyny Amali, to jest w zasadzie jej pełne imię, czy podwójne imię, księżniczki Orani, następczyni tronu Królestwa Niderlandów, która zaczęła w tym roku rok akademicki z fanfarami, pokazywano to w telewizji, że ona jest w akademiku i tak dalej. Dwa tygodnie później para królewska zapokana na konferencji prasowej oświadczyła, że Amalia niestety musi wrócić z Amsterdamu do Hagi. Jeśli chodzi o imiona Amali, to ona ma jeszcze więcej, więc to hmm. można sobie na Wikipedii zobaczyć każde imię, jak to w rodzinie królewskiej pochodzi od kogoś tam z przodków wcześniej, to całe jest do rozkodowywania. No i faktycznie strasznie smutne, ale może nie do końca tak, jak my byśmy myśleli, bo jak sobie prześledziłem reakcje, to reakcje są nawet z samej rodziny królewskiej bardzo holenderskie, takie chyba nie polskie, no bo... Przede wszystkim podkreślane jest nie to, że się tak strasznie obawiają moje bezpieczeństwo, czy że to jest potencjalny zamach na w ogóle cały kraj czy demokrację. Powiedzmy tylko, co się stało, bo jakby nie zdążyłem też powiedzieć, że pojawiły się informacje. Najpierw zresztą opublikowane przez The Telegraph, czyli znane medium. Dziennik, tak, i dziennik, portal. Który stwierdził, a później potwierdził to Pałac Królewski po właśnie dwóch tygodniach, że. Jest podejrzenie, że księżniczka może zostać uprowadzona. No tak, tylko nie wiemy tak naprawdę, co się stało, bo tego to się nie da za bardzo dowiedzieć z mediów i nawet słuchałem podcastu, gdzie trójka dziennikarzy tak wszyscy stwierdzili, że faktycznie to poszło. The Telegraph to jest bardzo ważne medium, a z drugiej strony z tych takich dzienników opinii to najbardziej zawsze był tabloidowy, tak coś pomiędzy. Nie wiemy tak naprawdę, kto grozi. To się dokłada do całej takiej atmosfery od kilku lat w kraju, o której na pewno zaraz powiemy. Faktycznie po tych paru tygodniach studiowania psychologii i chyba nauk politycznych, Amalia musiała zrezygnować z mieszkania w Amsterdamie, gdzie pewnie najchętniej by mieszkała, i ochrona też została zwiększona wokół niej. Reakcje właśnie są, również rodziny królewskiej, przede wszystkim wokół tego, że dla tej młodej osoby no, to są popsute prawdopodobnie w ogóle na lata te najważniejsze chwile, ta młodość i tak dalej. Więc ta kwestia bezpieczeństwa, być może też taktycznie, bo może tam coś próbują ustalić i nie chcą, żeby dawać podpowiedzi, ale przede wszystkim ta wolność. I to mi się wydaje ciekawe w tym, bo wolność jest typowo holenderskim fenomenem omawianym, i też dla mnie to jest takie troszeczkę metaforyczne, co się stało, bo co dla ciebie znaczy w ogóle, że księżniczka i następczyni tronu? Pod jej adresem są tego typu groźby, bo w ogóle ciężko mi to porównać z czymkolwiek, co w Polsce byśmy mogli wymyślić. No, wyobrażam sobie, że groźby wobec głowy państwa bądź też dzieci głowy państwa mogłyby się zdarzać, tym bardziej, że żyjemy już w takiej erze mediów społecznościowych, jest to dość powszechne. Natomiast skoro tutaj była reakcja służb specjalnych i faktycznie wycofanie z jej z uczelni, przeniesienie jej z powrotem z Amsterdamu do Hagi, to myślę, że było coś na rzeczy i to zwróciło też moją uwagę. Tym bardziej, że jest to kolejne takie trochę domino. W układance, o której tak, zaraz to, zresztą powiemy. Tak, zaraz. No Mi chodzi o trochę o co innego, bo księżniczka to oczywiście fenomen wszędzie, gdzie jest monarchia, ale w wypadku Holandii mi się to od razu skojarzyło z jej praprababcią, Wilhelminą. Ponieważ trochę śledzę historię tego rodu, to bardzo się cieszyłem, że teraz media mówią, że w zasadzie nie było takiej sytuacji, bo w 75 roku królowa Juliana pod jej adresem były jakieś groźby, to się jakoś tam rozeszło po kościach, a wcześniej to nigdy. No i właśnie pomyślałem sobie kurczę, no mylicie się, bo kiedy koronowana właśnie w wieku 18 lat była Wilhelmina, czyli właśnie prababcia obecnego króla a praprababcia Amali, to dokładnie miała tyle samo lat, tylko że wtedy już wchodziła na tron, bo nie żył jej ojciec, więc po jakichś tam paru latach rządów matki, jako takiej zastępczyni, powiedzmy, regentki. Regentki, dokładnie. Właśnie Wilhelmina miała być koronowana, i wtedy były pogróżki, było całe śledztwo. Też okazało się, że to mogło być poważne, bo w tłumie, tam gdzie w dniu koronacji cała Holandia się zebrała, aresztowano jednego człowieka, potem go wypuszczono i on później, nie pamiętam teraz nazwiska, ale faktycznie dokonał zamachu na innej, nie wiem czy to była monarchini, w gdzieś z Austrii, kogoś z rodziny królewskiej, więc kto? wie, czy on wtedy tego nie planował. I ta Wilhelmina mi się tutaj kojarzy dlatego, że przez dziesiątki, dziesiątki lat właśnie od tej Wilhelminy mieliśmy w Holandii tylko królowe i Willem Aleksander jest pierwszym mężczyzną na tronie od wielu lat I faktycznie po tym jak Wilhelmina zaczęła swoje rządy no to był taki precedens, że może kobieta czy wtedy jeszcze dziewczynka rządzić Willem Aleksander jest trochę takim wyjątkiem ja bym wierzył, że Amalia może podtrzymać tą tradycję, bo tutaj jej prababcia była taka żelazna i rozstawiała wszystkich po kątach. Winston Churchill mówił, że jest jedynym Mężczyzną w całym rządzie Holandii. Ja myślę, że Amalia zirytowana tym, co teraz się dzieje, może w przyszłości w ogóle rozwiązać ten problem twardą ręką, jak już wejdzie na tron. Zostawmy rodzinę królewską, bo hmm. ja wiem, że możemy o tym rozmawiać bardzo długo, zwłaszcza jak się przygotowałeś do tematu, ale chciałem po prostu zacząć od tych gruźb, ponieważ w tym przypadku one się nie zmaterializowały, jak na razie, na szczęście. Hmm. Ale w ciągu ostatnich kilku lat w Holandii mieliśmy przypadki bardzo wielu gruźb, które niestety się materializowały, w tym najgłośniejsza sprawa chyba w historii najnowszej tego kraju, przynajmniej w tej dekadzie, tak mi się wydaje, czyli morderstwo najbardziej znanego dziennikarza w lipcu zeszłego roku. Pisałeś o tym wówczas bardzo duży tekst do Gazety Wyborczej, ale jest duże prawdopodobieństwo, że część słuchających nas osób nie czytała tego tekstu i może też nie kojarzyć w ogóle tej sprawy, więc jeżeli mógłbyś przypomnieć, kim był? Peter R. De Vries, bo o nim mówimy. Tak. Użyłeś tego sformułowania, może właśnie dekada czy ostatnie lata by było lepsze, no bo przecież wszyscy chyba tak mniej więcej kojarzymy. Był Theo van Gogh, był Pim Fortuyn, polityk, którego również zabito. A w ostatnich latach to, co się dzieje w Holandii w pewnym sensie, to aż trudno dokleić do całej reszty tego kraju, który się wydawał zawsze jakoś w miarę bezpieczny, też taki tolerancyjny. A Peter R. De Vries i zabójstwo tego właśnie dziennikarza, to było jakieś siódme czy dziewiąte zabójstwo, gdzie po drodze prawnicy tracili życie, jakieś osoby publiczne. Najpierw może dwa słowa o tym, kim był Peter DeFries. ja sobie tak próbowałem zestawić, żeby wytłumaczyć, bo ja go znam oczywiście bardzo dobrze jako postać przez lata, i faktycznie dla mnie było szokujące, że on został zastrzelony, bo Peter DeFries to by było takie połączenie na nasze, jeśli chodzi o popularność, tam już nie wnikajmy w szczegóły, ale to byłoby takie połączenie Tomasza Lisa sprzed 10 lat z Kubą wojewódzkim. Krzysztofem Rutkowskim, jeśli chodzi o jakby zamaszystość działania. Mhm. I to wszystko jeszcze do tego dodać jakiegoś takiego bardzo dobrego, naprawdę solidnego, rzetelnego śledczego dziennikarza. Czyli on był i celebrytą, i mówcą. No, on był wszystkim absolutnie. Był najpopularniejszym być może celebrytą Holandii, a równocześnie wciąż był świetnym specjalistą. Cofnijmy się tylko na początek do jednej konkretnej rzeczy, bo dziennik, który przywoływaliśmy na samym początku rozmowy, to jest też miejsce, gdzie on zaczynał swoją karierę dziennikarską, i on tam wówczas zyskał tą największą sławę, bo opisał sprawę kryminalną, i to w szczegółach prawda wydał później książkę, sprawę kryminalną, która aż do teraz była najważniejszą sprawą kryminalną w ogóle w historii Holandii. No właśnie, to złote czasy, jak nie mieli <laughs> za dużo takich spraw. Pod koniec lat 70. Holandia żyła porwaniem Frediego Heinekena, to nazwisko jak najbardziej. Nieprzypadkowe to był jeden z magnatów właśnie piwnych. Porwano go i tam był jakiś gigantyczny okup, a jeszcze wtedy dość młody Peter R. De Vries już pokazał, że te jego metody, którymi z jednej strony wyznacza sprawiedliwość, a z drugiej strony buduje tak trochę swoją markę, że on jest trochę ponad prawem, jest takim szeryfem. I już wtedy to pokazał, bo on w przeciwieństwie do śledczych odnalazł porywaczy, z czego jednego chyba w Paragwaju, drugiego we Francji, ale nie wystarczyło, że odnalazł. Nie przekazał jakimś międzynarodowym śledczym. Nie, on się z nimi zaprzyjaźnił, on z nimi siedział tam ileś dni, on z nimi podpisał umowę na wspólną książkę z podziałem zysków między obie strony, on dotrzymał w ogóle wtedy słowa. To jest bardzo też holenderskie. Po pierwsze, że deal możesz zrobić z każdym. Można mówić, czy to dobre, czy złe, ale i mhm. tak po prostu jest. Po drugie, że faktycznie to słowo jest ważne. Nie trzeba nawet czasami podpisywać, żeby wiedzieć, że się poważnie się traktujemy. Oburzenie, bo cykl popularnych w The Telegraph reportaży się przerodził chyba w dwie książki nawet, które do dzisiaj są takimi największymi bestsellerami setki tysięcy sprzedanych. Potem film z Antonem Hopkinsem itd., itd. No ale przy premierze tych książek on podkreślił jeszcze raz, że specjalnie czekał z premierą na to, aż jeśli chodzi o Wilema Holedera i Cora Van Hauta, prawomocne wyroki zapadną. Ponieważ to, co jest w tych książkach, nie śni się śledczym, a poza tym powiększyłoby im wyroki, więc on poczeka, aż wyroki będą prawomocne i dopiero będzie premiera. <grym> No moralnie może to jest dwuznaczne, ale to jest właśnie cały Peter DeFries, Człowiek, który po prostu pogrywał z każdym, niczego się nie bał i też miał jednak wielkie sukcesy i był takim człowiekiem, który był po stronie dobra, tak szeroko pojętego. On był też postacią kontrowersyjną, tak jak mówisz, po stronie dobra, ponieważ rozwiązywał bardzo wiele spraw, między innymi przecież w ciągu ostatnich kilku lat zorganizował chyba największą w historii tego kraju zbiórkę DNA, prawda, żeby poznać mordercę chłopaka sprzed ponad 20 lat, zresztą udało mu się, bo ten morderca został złapany, skazany na kilkanaście lat więzienia, ale wydaje mi się, że też kluczowe były jego występy w telewizji w tym czasie, prawda, bo on później po wydaniu tych książek stał się celebrytą telewizyjnym i zresztą trzeba przyznać, ty jak wymieniałeś postacie, które on przypomina, ja też sugeruję naszym słuchaczom, żeby zgooglowali sobie, jak wyglądał The Freeze. Bo jak ja na niego patrzę, to ja nawet nie muszę go słuchać, bo oglądają oczywiście te programy telewizyjne, ale jak patrzę na samo zdjęcie, to jest taka chodząca charyzma. No charyzma właśnie to nie jest. Już nie będę tych naszych Polaków wymieniał, ale to nie jest taki clown, czy nie był, no niestety, to nie jest taki kogucik, to nie jest taki kutliwy. To była postać takiego dość konwencjonalnie wyglądającego, ale właśnie trochę gliny, trochę takiego ojca surowego, lecz dobrego. Tak mniej więcej bym go określił. Z tym, że on jeszcze bardziej przekraczał granice, bo można było sobie pomyśleć, że on jest taki bardzo seriożny, czy coś takiego. I oczywiście w większości tych spraw był, ale z drugiej strony on miał własny program, który zatytułował, no wprost Peter R. DeFries, <laughs> chyba dziennikarz kryminalny tam był pod tytuł. Tam nie było jakieś tam tajemnicze zbrodnie, czy Peter R. DeFries i to Dużo mówiło. On nie zabiegał o popularność, ale wszyscy zabiegali o niego, więc on pojawił się w każdym programie i komentował wszystko. Zawsze miał taki swój kącik zbrodni. Nawet ten dzień, właśnie kiedy wyszedł ze studia, to został w zasadzie w centrum miasta zastrzelony i ten jego dzień był najzwyczajny w świecie jak co dzień to znaczy on wchodził sobie jak do domu do każdego studia obejrzał ten program i uderzyło mnie to co dla mnie jest oczywiste ale pewnie warto powiedzieć że program chyba trwał 40 minut i omawiał różne plotki ploteczki był koncert Ariany Grande była Britney Spears wtedy z tymi swoimi mm. procesami sądowymi on stał obok prowadzącego i po prostu stał i kiwał głową. Nikt go nie podpisał aż do końca programu, ponieważ każdy znał Defriisa, to on mógł stać i po prostu każdy wiedział: No, to jest Peter Defries. to po co go podpisywać? Nawet nie trzeba było się było zwracać Peter albo coś. Po prostu on stał jak, nie wiem, choinka w domu na święta. <laughs> Coś powiedział tam o tej Britney, że może jednak ona jest jakaś niespełna rozumu, czy coś tam. Nie najlepszą wypowiedź walną, no ale potem jak było o jakiejś kolejnej zbrodni, no to fachowo, miarowo powiedział parę zdań, poważnym tonem, skończył, wyszedł. No i takie były ostatnie minuty jego życia, chociaż nawet będąc w śpiączce i tak wciąż zrobił dużo dobrego, bo była taka sprawa zaginionej przy Latytanii Chrun, na którą on w tamtym czasie zbierał znowu jakieś setki tysięcy euro, on nie mógł tego podbić, on walczył wtedy o życie w szpitalu, nigdy się nie obudził, ale i jego syn i córka, i jego najbliżsi współpracownicy, adwokat, który z nim współpracował, Wszyscy mówili to samo, będąc takimi rzecznikami jego, gdyby on był przytomny. Słuchajcie, nie żałujcie Petera, tylko wpłacajcie pieniądze jak najwięcej. Musimy znaleźć tanie run. Jak Peter się obudzi, zobaczy, że nie ma tych pieniędzy, to wszyscy dostaniemy od niego reprementę, nie? Więc taki był klimat. No i dość powiedzieć, że to się udało chyba w dobę, hmm. pierwszą, kiedy był w śpiączce. Był w sumie 9 dni, po których zmarł. Zaraz wrócimy w ogóle do tego tematu, jak to się stało, dlaczego zginął, ale chciałem, żebyśmy odbili się trochę od jego postaci. Trochę się pośmieliśmy, bo ta jego kariera była też momentami śmieszna. Dużo żartów na jego temat wtedy krążyło. Oczywiście, ale on by się nie obraził. To wielokrotnie go o to pytali. Nie, to był taki człowiek, no, on się w głowie nie mieścił. No. To był człowiek, kiedy trzeba, poważny, ale mający taki wielki dystans do siebie. Nie, w ogóle jakby nas słyszał, jestem przekonany, żeby stwierdził: no fajnie, 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 chłopaki. Natomiast też jego życiorys, jego śmierć wiąże się z naszym dzisiejszym tematem, wiele innych faktów, pośrednio też w jakiś sposób, ponieważ on zrezygnował ze swojego własnego programu telewizyjnego w 2012 roku, równo dekadę temu. To jest też rok, kiedy w Holandii wybucha wielka wojna gangów. Nie widziana tam nigdy wcześniej. To jest moment, w którym Holendrzy zdają sobie po raz pierwszy sprawę z tego, że mają problem z przestępczością zorganizowaną na swoim własnym terenie, chociaż on oczywiście wyskaluje. I teraz tak, sprawdziłem statystyki za ostatnie lata. To jest Różnie, bo też na przykład w pandemii wszystko nagle spadło, i w pandemii, no oczywiście, wiadomo, wszystko się uspokoiło, bo nikt nie mógł wychodzić podczas lockdownów. Natomiast z grubsza w ciągu roku jest około 120-140 morderstw na cały kraj. To jest bardzo niska liczba, z czego jedna trzecia tych morderstw to są właśnie morderstwa gangowe, i one się wiążą z narkotykami, z kokainą. I teraz, to, że jest ich tak mało, okej. Okay. Ale kilka szczegółów, żeby naszym słuchaczom uświadomić. Maj tego roku to jest wyrok dla 11 osób, które prowadziły znalezioną dwa lata temu przez policję prywatną salę tortur, połączoną tak. z prywatnym więzieniem w lesie. Sześć kontenerów, takich, które pływają na statkach. Te sześć kontenerów to cele. I jeden dodatkowy kontener, który był salą tortur dla właśnie innych przestępców, którzy nie wywiązywali się z wypłat. Pominę w ogóle szczegóły, bo one są dość mocno drastyczne. I faktycznie pytałem znajomych dziennikarzy Holendrów, no to oni po pół roku dalej jakoś nie mogą sobie tego w głowie ułożyć. Jak to jest możliwe, że u nich w kraju coś takiego się działo? A z drugiej strony, też pasuje im to do tego ciągu zdarzeń. Kolejna informacja jest taka, że mamy już dane od jakiegoś czasu, od paru dobrych tygodni za 2021 rok. Generalnie w Holandii przejęto wtedy 72, prawie w sumie 73 tony kokainy. To jest wzrost o 74% w stosunku do 2020 roku. Dla porównania też dodajmy, że w tym 2020 roku w całej Europie przejęto 100 ton kokainy. To pokazuje, jak bardzo Holandia jest na topie, jest tym głównym miejscem wejściowym już w tej chwili w Europie dla tego narkotyku. Też sprawdziłem ilość przejmowanej kokainy w Holandii. Wzrosła czterokrotnie w ciągu dekady, więc to jest wielki wzrost, a to tylko to, co udało się przechwycić. Ale to właśnie czterokrotnie pytanie, jaki to jest procent, bo to, bo no. to, to pokazuje, w sensie można by było mówić, że o, to są skuteczniejsi, a może się okazać, że dziesięciokrotnie ilość się zwiększyła. Nie? No w każdym razie widzimy, że samo zjawisko na pewno rośnie. Tak. I teraz wszystko oczywiście koncentruje się w Rotterdamie, największym porcie Europy. Porozmawiajmy przez chwilę o tym, dlaczego właśnie. Holandia jest tym punktem wejścia dla kokainy. Jak to się wiąże być może z tym holenderskim cudem lat 80. I jak wygląda ta wojna gangów, znaczy co się w tej chwili dzieje? To jest ten stereotyp, Holandia, narkotyki i tak dalej. To mnie zawsze jakoś denerwuje. Zresztą w tym serialu Wielka Woda to nie jest serial uh -huh. dla kogoś, kto pochodzi z Wrocławia i się specjalizuje w Holandii. Będę ci tylko słowo, żeby słuchacze wiedzieli, bo też może nie wszyscy wiedzą, serial Wielka Woda, aktualnie w Netflixie po prostu opowiada o powodzi 97, bo mamy rocznicę. No a ty jesteś też z Wrocławia, więc jakby to jest dodatkowy wątek. I tam główna bohaterka przyjeżdża po studiach hydrologicznych. Tak. Doktorat z hydrologii robi w Holandii, przyjeżdża do Wrocławia, czy tam na początku. Tam... Najpierw na żuławach jest. Na żuławach, Ale to też nie jest wytłumaczone czemu, bo żuławy są najbardziej holenderskim miejscem Polski. Ale to do, ki do, kiedyś no, opowiem. Tak. Kiedyś opowiem. Fajny serial, ale akurat jestem złym odbiorcą, bo za dużo wiem o Wrocławiu, <laughs> i za dużo wiem o Holandii. No nieważne. Ale to, co mnie zawsze denerwuje, to te wszystkie stereotypowe a, narkotyki i, i tak dalej. Mówimy tu zwykle o po prostu paleniu marihuany. Ale w tym wypadku, no to mamy coś poważniejszego co trochę niestety leży i zaczyna się w tej polityce narkotykowej. I jest takie kluczowe pojęcie, takie trochę społeczne, polityologiczne w Holandii, które jak wiele takich pojęć nie do końca ma dobre tłumaczenie na angielski czy na polski, to się nazywa hedeuchbeleid. I to jest podejście tolerancji na rzeczy małe po to, żeby rzeczy takie naprawdę poważne lepiej wytropić, żeby one nie chowały się tak za głęboko, Czyli mamy coffee shopy, mamy depenalizację, bo to nie jest to samo co legalizacja marihuany, i dzięki temu, jak pomysłodawcy czy rzecznicy takiego podejścia twierdzili zawsze, możemy naprawdę zająć się tymi cięższymi narkotykami, możemy zająć się gangami, a nie ściganią kogoś, kto tam ma trochę suszu. Trudny moment teraz, bo ja w sumie mi się to podobało. Nie tylko w kwestii narkotyków, tylko w ogóle taka trzeźwość i taka ocena, że no nie karajmy byle kogo za byle co, tylko że za tym musi iść jeszcze chyba faktycznie zajmowanie się tymi cięższymi sprawami. I tutaj Holandia zaniedbała zdecydowanie w ostatnich latach, szczególnie pod kątem finansowym, bo to teraz podkreśla wiele mediów, że tak troszeczkę za bardzo poluzowały te liberalne rządy. Przede wszystkim zabrały finansowe wsparcie na działania właśnie antynarkotykowe. Na policję, i tak dalej, i tak dalej. I trochę obawiam się, że jest w tym takiego holenderskiego podejścia, które mi się zawsze podobało, a teraz takie twarde narody, że tak powiem, jak nie wiem, Polacy czy Węgrzy mogą się z tego śmiać. To znaczy, no, że oni są troszkę nieprzyzwyczajeni, jak ktoś nie gra wedle reguł. Że ci ich gangsterzy, no to dobra, tam kogoś porwali, ale nie byli tak brutalni i bezwzględni. To Dorzucę do tego jeszcze tylko taką informację z mojego podwórka z drugiej strony Atlantyku, ponieważ czytałem te wspomnienia o tym, jak po raz pierwszy pojawili się Kolumbijczycy z kokainą w Holandii i na początku byli nastawieni do tego, że będą działali tak jak w innych miejscach na świecie, nawet w Europie. Na przykład, jak pojawiali się w Hiszpanii, tam na początku szmuglowano właśnie przez Hiszpanię w latach 80. głównie przez Galicję i tak dalej. Natomiast, kiedy pojawili się w Holandii, to bardzo szybko im wytłumaczono w świecie przestępczym, że tutaj postępuje się inaczej, i oni wyluzowali. Przestali po prostu stosować tak ostre praktyki, z jakich słynęli gdzieś indziej. I to się zwykle sprawdza w Holandii w jakiś szaleńczy sposób. Jednym zdaniem wrócę do tej Amali. O te groźby pod adresem Amali jest podejrzewany jeden z głównych tych bosów obecnie holenderskich, jeśli chodzi o mafię, który, jak to w Holandii, co sobie w życiu nie wyobrażam w Polsce, jak dotarła do niego ta wiadomość, że się go o to podejrzewa, to wydał oświadczenie prasowe przez swojego prawnika, że on jest zaszokowany tymi podejrzeniami, że on wprawdzie tam zabija innych ludzi i ma swoje cele, ale no nie jest człowiekiem, który grozi 18-letniej księżniczce, nie? nie wiem, czy to śmieszne, czy straszne, ale na pewno to pokazuje, że nawet bos narkotykowy w Holandii zajmuje. Się też komunikacją i swego rodzaju dementowaniem rzeczy, i jakimś rodzajem dialogu, co oczywiście niektórzy uważają, że nie powinno się dialogować z takimi osobami, ale to pokazuje, jaki to jest kraj. I mhm. oni naprawdę wierzą, że dyskusją są w stanie osiągnąć jakieś różne kompromisy. I dlatego cały problem teraz leży w tym, że jest jednak w Holandii sporo ludzi, którzy nie nawykli do tej dyskusji. To tło jest jeszcze bardziej skomplikowane, no bo w tle jest marokańska mafia. Mokra która... mafia. Tak, tak dokładnie na się mówi. Mhm. I to są w dużej mierze jednak ludzie, którzy wychowali się w Holandii albo jako dzieci przyjechali. Częściowo to mogą nawet być ludzie tam, ta trzecia czy już pewnie czwarta generacja, bo przypominam, że po wojnie Holandia była też odbudowywana przez imigrantów z Turcji, z Maroka, z Surinamu. I przez lata to była ta dyskusja nieznana w Polsce, ale znana tym, którzy chcieliby, by Polska tak jakoś podchodziła nowocześnie i liberalnie czyli jak sprawić, żeby z nich byli tacy obywatele, Właśnie nie drugiej kategorii, tylko pełnoprawni I to się udaje w wielu momentach, bo jak sobie teraz obejrzymy, na przykład są ministrowie, którzy mają tureckie nazwiska, są dziennikarze, jacyś popularni Surinamczycy i tak dalej, i każdy ma sąsiada, fajnego Surinamczyka, fajnego Marokańczyka. Przez lata walczyli z tym, że podawało się narodowość, kiedy ktoś popełnił jakieś przestępstwo. W końcu zostało to jakoś wyrugowane ze świadomości, że to jest nieważne tak naprawdę, skąd ten ktoś jest. I ja to popierałem i popieram. Ale teraz oczywiście ci te konserwatyści wracają i mówią: no, tak, i co? I to są Holendrzy? Nie, to są Marokańczycy. Jeszcze Polacy tam teraz w tle. Ale to jest ten zasadniczy problem, że niestety to są osoby, które na tym gruncie tego tolerancyjnego, dogadującego się kraju wyhodowały w zasadzie takie olbrzymie narkotykowe przedsiębiorstwo nielegalne, które teraz weszło w fazę wojen gangów i strzelania do ludzi w ogóle w centrum Amsterdamu. Po tych ulicach, gdzie wszyscy ci ludzie byli zastrzeleni, to po prostu tysiąc razy sobie chodziłem i chłopaki też chodzą przed i po, a w międzyczasie czasami się zdarza, że kogoś zastrzelą. No, nie tylko ze strzelą, bo taka najbardziej znana sprawa z 2016 to jest dekapitacja przed mm. znaną dyskoteką. Porozmawiamy jeszcze przez chwilę o tej wojnie gangów, zanim rozwiniemy inne wątki. Jak to wygląda? Wspomniałeś już właśnie Mokromafię, mm -hmm. czyli tą najbardziej znaną grupę przestępczą. Jak wyglądają te porchowniki? To znaczy, jak wpływają też na życie codzienne? Bo rozumiem, że dla przeciętnego Holendra to nie jest jednak taki duży problem. Oni do tej pory zabijali się pomiędzy sobą, aż do 2019 roku, kiedy po raz pierwszy zamordowali człowieka z zewnątrz, jak się mówiło, czyli właśnie adwokat. Białego adwokata. Specjalnie to podkreślam, bo po tej sytuacji policja holenderska, jak mówiłeś wcześniej, niedoinwestowana, być może nie do końca przekładająca się w tej walce z przestępczością zorganizowaną. Nagle po tym, kiedy zginął człowiek z elity, biały, z Amsterdamu i tak dalej, dostała ogromne dofinansowanie. 400 agentów specjalnych wysłano do tego i faktycznie w ciągu kilku miesięcy rozbiła te grupy. Plus jest jeszcze taki wątek. Ja wysyłam newsletter dla osób, które wspierają ten podcast w ramach Patronite od jakiegoś tam progu. I pamiętam, że dwa lata temu wysyłałem taki artykuł o tym, jak właśnie policja holenderska rozbiła, czy raczej udało jej się schakować system bezpiecznej wymiany wiadomości. Skrócę to wszystko, bo to jest historia sama w sobie, ale generalnie rzecz biorąc okazuje się, że w Holandii istniała taka wyspecjalizowana szajka technologicznych przestępców, która zapewniała telefony z niezwykle skutecznym szyfrowaniem i okazuje się, że holenderski półświatek bardzo otwarcie wymieniał się szczegółami swoich przestępstw, wręcz pisząc na przykład potrzebujemy kombinerek do obcięcia komuś palców, przywieźć tu i tu. Natomiast udało się to schakować policji, dzięki temu są te wszystkie dowody i faktycznie w 2019 roku posypały się zatrzymania, ale potrzeba było do tego śmierci Człowieka, który nie był po prostu gangsterem. Tak, chociaż ja bym nie przesadzał z tym, że mówisz osoby spoza, czyli i ten adwokat, i ten na przykład właśnie Peter R. DeFries. No nie do końca spoza, bo jednak oni byli wszyscy mocno związani już z tymi procesami, teraz to trudno nadążyć. Tam są kryptonimy, które są czasami generycznie w ogóle wymyślane. Marengo. Tak, to jest w ogóle wylosowane. To nie jest jakieś związane z jakimś rejonem czy coś. I w tym procesie, który już tam od kilku lat się toczył, no jednak była jakaś tam spora rola i tego adwokata. A Peter R. De Fris to też fenomen jakiś totalny. On był, nie wiem, jak to się mówi, mężem zaufania. W polskim prawie nie istnieje w ogóle chyba tego rodzaju Może um, umocowanie, które istnieje w Holandii, które mu pozwoliło w tym uczestniczyć. Tak, wobec świadka koronnego, czyli gangstera, który się stał kluczowym świadkiem. Z tym, że to był jeden z niewielu takich przypadków, że nie prawnik został, bo generalnie ta rola jest przewidziana dla Prawnika, żeby on tam też tej osobie pomagał, która, wiadomo, no ryzykuje mm -hmm. bardzo dużo. W każdym razie wybrał dziennikarza celebrytę, i wtedy on też był na celowniku, no bo oczywiście DeFries był cały czas konfrontacyjny i tak dalej. To się nie zmieni. Moim zdaniem, tam w tamtych akurat kręgach, bo po śmierci DeFrisa też wszyscy ci jego koledzy, którzy byli po tej stronie, w tym prawnicy, Mówią, że no nie będziemy nosić kamizelek kuloodpornych, bo oni tylko tego chcą, żebyśmy się bali. A Peter Radcliffe, jakby zobaczył, że my się boimy przez to, że go zastrzelili, to by znowu nas ochrzanił. <grym> Dobrze, to przejdźmy do może jeszcze innego wątku. Wspominałeś już tych Marokańczyków, wszyscy o nich mówią. Mokro Mafia, nawet powstał bardzo popularny serial. O ile podcastów jest, słuchaj, jak sobie wejdziesz na holenderskiego mm. Spotify, teraz od paru tygodni już tam troszeczkę zdążyło pójść, ale tam jest Tahi podcast, Mokro Mafia podcast, no faktycznie trukrajmowe podcasty są popularne, ale teraz już się wyspecjalizowały, są takie mm. audioseriale, no i faktycznie wszyscy tego słuchają. Co pokazuje, że to jest faktycznie już fenomen popkultury, żeby to źle nie zabrzmiało, żeby nie trywializować, ale że centralny punkt debaty publicznej, chociaż nie taki, jak oni są przyzwyczajeni, no bo jakby nikt nie wie, co z tym zrobić, wszyscy są tacy trochę zafascynowani i trochę przerażeni. No właśnie, to trochę jak z filmu, tylko że się dzieje na ulicy twojej, małej. No właśnie, ale zmierzam do tego, że mam tu inny taki też odcinek podcastu, gdzie rozmawiamy o przestępczości zorganizowanej razem z moim gościniem, rozmawiamy o Niemczech. Tam jest przestępczość klanowa, o której się bardzo dużo mówi. Też powstała cała taka otoczka popkulturowa, też podcasty, też seriale, m.in. Blog, bardzo dobrze znany i tak dalej. Natomiast kiedy przyjrzysz się statystykom, to okazuje się, że te wszystkie gangi etniczne pochodzące gdzieś z Bliskiego Wschodu, że one faktycznie są na świeczniku, bardzo dużo się o nich mówi, ich procesy są bardzo relacjonowane i tak ale w statystykach one wcale nie dominują. Okazuje się, że to jest tylko część kalejdoskopu przestępczości zorganizowanej. I dlatego chciałem chwilę uwagi poświęcić Marokańczykom w Holandii, a nawet nie im. A mianowicie Peter Fries zginął ze względu na swój udział w procesie, właśnie Marengo, który dotyczy Marok mafii chociaż na początku myśleli, że to może być zemsta właśnie tego Willema Holleidera, którego on ostatecznie przed laty wpakował do więzienia. Tego od Heinekena. Tego od Heinekena. jeszcze tylko po prostu dwa zdania, jak to się tam ukończyło, bo De Vries i Holleider to najpierw się dobrze znali, dzielili zyskami z książek, potem się pokłócili, potem De Vries, potem jak obaj zarobili, ostatecznie pomógł go złapać. Ten poszedł do więzienia, zaczęło się dziać po prostu, jak to w Holandii, jakieś totalne crazy stuff, bo kiedy on wyszedł z więzienia, bo to wtedy jeszcze nie było zabójstwo, to nagle zaczął pisać felietony do gazety. Ten Holleider, porywacz, nagrał piosenkę rapową Willem ist ruch, czyli że wrócił. No i zaczął budować się jako taki celebryta, po czym okazało się, że w międzyczasie ten jego wspólnik zginął. Potem się okazało, że Holleider właśnie był zamieszany w to, czy zlecił. No. A dodajmy, że był mężem jego siostry. Dokładnie, był mężem siostry tego holejdera, a równocześnie Peter L. był najbliższym przyjacielem tego pierwszego i przemawiał na jego pogrzebie, bo rodzina powiedziała: że tylko Peter L. może pożegnać tego. No i wtedy Peter się wkurzył z kolei na tego holejdera dodatkowo. I zaczął go tam gonić przez lata. Holejder z kolei mu groził, przyszedł do niego pod dom i wygrażał mu, że go zabije, a Peter The Freeze wyciągnął jakiś tam telefon i to nagrał, ten się oburzył i tam do niego dzwonił, że co ty mnie nagrywasz, jak ja cię. No, naprawdę komedia pomieszana z tragedią. Ostatecznie siostra tego holejera, która była dokładnie po przeciwnej stronie, bo była prawniczką specjalizującą się właśnie w zabójstwach. Już teraz nie wiem, czy jako oskarżająca, czy jako właśnie rodzina weszła tam do aresztu tego holejera i wyciągnęła z niego przyznanie się do zlecenia czy zamieszania. W pięciu różnych zabójstw. I on trafił za kratki, ale i tak najbardziej go denerwowało, że i ta siostra, i The Freeze, i jeszcze jego tam szwagierka wszyscy w trójkę napisali książki, i oni sobie z tego zarabiają, że te filmy. Też został w międzyczasie praw pozbawiony, no a w ogóle, że ten Anthony Hopkins to tam wcale tak nie było, on tam źle gra. Komu się to może wydawać, że te popkulturowe wtręty to jest jakaś trywializacja, ale nie, właśnie Holandia z tym całym biznesowością i takim przeskakiwaniem między rolami to jest taki kraj, gdzie po prostu to się tak dzieje dokładnie. No ale teraz faktycznie bardziej wiążą z tą mokromafią śmierć. Tam się pojawiły po Też prostu tej... SMS-y, doniesienia i tak dalej, ale właśnie dojdźmy do tego. W czerwcu zaczął się proces w związku z tym zabójstwem de Frisa, on jeszcze przez jakieś Jakiś czas potrwał, bo się pojawiły nowe dowody. Natomiast mimo że za zabójstwem mieli stać Marokańczycy w sensie tam odgórnie, tak, że wyszedł ten rozkaz od nich, to jednak wykonanie było polskie. Strzelał Kamil, 35-letni, zlecił mu to jego kolega Krystian. Pojawiają się tam też inne wątki narodowościowe. Między innymi Damian Zajcz, czyli taki kryminolog z Uniwersytetu w Utrechcie, napisał całą pracę, która podkreśla, że organizacje przestępcze w Holandii działają zupełnie inaczej niż. Przedstawiałaby to popkultura. Nie są właśnie takimi etnicznymi monolitami, tylko mieszają się tam wszyscy, którzy są wynajmowani trochę jak właśnie na wolnym rynku kapitalistycznym. Ci, którzy mają jakieś określone umiejętności, wchodzą na czas danej roboty i ich pochodzenie jest absolutnie nieistotne. Surinamczycy, Polacy, Irlandczycy od jakiegoś czasu, bardzo dużo zresztą mieszkańców byłej Jugosławii i tak dalej. Nawet Walter Lomans, który jest autorem książki o Mokromafii, pierwszej zresztą, która w pełni opisała to zjawisko, nawet on podkreśla, że to nie są sami Amerykańczycy, to jest po prostu jakby ta wierchuszka, która z pewnych powodów historycznych już tam nie wchodźmy bo to się łączy z Hiszpanią z Gibraltarem i tak dalej ale że są powody dla których oni tam zaistnieli natomiast sięgnąłem też do raportu Centralnego Biura Statystycznego cenionej instytucji holenderskiej istniejącej od 1899 roku A. i oni wydali raport w którym podkreślają pokazując na liczbach że tło etniczne pochodzenie etniczne nie jest istotne w świecie przestępczym holenderskim. Istotne jest wykształcenie oraz pozycja socjoekonomiczna i nadreprezentacja mniejszości etnicznych w najgorszych szkołach mm. holenderskich. To jest jedna rzecz. Możesz to oczywiście rozwinąć, ale jeszcze jedno pytanie. Czy to nie jest też trochę tak, że Holandia ocknęła się w ciągu ostatnich kilku lat z taką absurdalnie brutalną przestępczością, jak na ten kraj, że to jest szok dla tego społeczeństwa. I musi sobie znaleźć kozła afiarnego, i po prostu bardzo łatwo jest skazać na Amerykańczyków, którzy rzeczywiście są w to zamieszani, i tak dalej. Nie wybielamy tutaj udziału tych przestępców, którzy są teraz sądzeni, ale chodzi o to, że bardzo łatwo jest zrzucić wszystko na marokańską mafię, podczas gdy spojrzy się odrobinę, chociaż za te kulisy, to okazuje się, że jest tam w zasadzie cały miraż. Na czele też oczywiście z etnicznymi Holendrami. Tak, tak, zdecydowanie, ale nie mam takiego odczucia, że ktoś teraz to zwala na Marokańczyków. Co więcej, wydaje mi się, że praktycznie każdy Holender ci powie, że na przykład. Jak kanapki, to tylko Marokańczyka, albo nie wiem, fryzjer to taki i tak dalej. To nie jest tak, że Marokańczycy, no kurczę, to są jednak cztery generacje kolegów, nauczycieli, społeczeństwo takie, które już w ten sposób nie patrzy, nie wskazuje. Co więcej, być może w ogóle nie wskazuje, bo sam się tak nawet trochę zmartwiłem, że kurczę, no nie dość, że z tymi Polakami różnie to bywa z ich percepcją w Holandii, chociaż w ostatnich latach jakoś tak już nie słyszałem żartów mm. o tych naszych rodakach, co oni tam robią i co piją to ostatnio chyba z 2-3 dni temu właśnie w innym podcaście holenderskim słyszałem, że właśnie wymienili, no dobra, to był Polak, ten Kamil, tu ten Krystian, nawet poprawnie imiona tam wszystkie przygotowali się, hmm. wymienili z dobrym akcentem i tak wrzucił jeden dziennikarz do drugiego, że ale to co, to my przeoczyliśmy jakąś polską mafię? Oni mówią, mniej więcej to co ty, że no nie, no nie ma żadnej polskiej mafii, tylko są określone miejsca, gdzie gromadzą się imigranci w sytuacji finansowo- życiowej, nie najlepszej, stamtąd Stąd są te źródła i teraz tak. To naprawdę, jeśli chodzi o De Vriesa, to była jakaś chora desperacja, bo no nie wiemy na pewno, jaka była stawka, ale rok temu, z tego co na początku ustalili, to ten zabójca miał dostać 150 tysięcy euro za dokonanie tego. I oczywiście wiem, że to hipotetyczne, bo to nie wiem, jakby się miało stać, ale Peter R. De Vries był milionerem. On by mógł przebić to cztery razy. A poza tym, no nie do końca jestem w stanie sobie wyobrazić, jak to sobie w głowie ktoś poukładał, że to jest warte w wypadku takiego człowieka w ogóle przyjmować takie zlecenie. To, co powiedziałeś z kolei o tych szkołach, gdzie się gromadzą mm. osoby z tym backgroundem z innych krajów, to nie jest nic przeoczonego. Tu mogę pozdrowić zresztą, pamiętam świetne zajęcia z dr Dynarowicz na niderlandystyce we Wrocławiu, gdzie już 10 lat temu, to pamiętam na licencjacie, omawialiśmy fenomen tzw. zwarte schole, czyli czarne szkoły, bo Holandia tak daleko poszła w tej tolerancji, jeśli chodzi też o edukację, że tam było powiedziane, że po pierwsze, każda szkoła ma wolność tego, jak jest prowadzona, w tym też tu się wmieszała wolność wyznaniowa oraz to, na ile to wyznanie czy jakaś szerzej rozumiana kultura kraju tego, z którego przychodzi dana osoba czy szerzej jej rodzina i kawałek społeczeństwa, że to wszystko jest wspierane finansowo, bo każdy powinien mieć taką wolność i te szkoły nie powinny być niedofinansowane itd., itd. No i potem przez jakieś tam zamieszania przy rejonizacji przez takie też w Stanach znane Polecam taki podcast Nice White Parents, bardzo fajny, że fajni biali liberalni chcą dobrze, a potem się okazuje, że to jest segregacja, ale w białych rękawiczkach i ojej, co się stało. Mhm. No to dokładnie tak samo było, że niektóre części różnych dużych miast w Holandii się porobiły takimi, no nie lubię słowa getta, ale ono szybko tłumaczy, o co by mogło tak. chodzić. No i faktycznie o tym debatowano od bardzo dawna, że nie powinno się to tak gromadzić. Tyle tylko, że no człowiek jest człowiekiem i kurczę, jakoś, no zawsze, jak tymi kanałami sobie chodziłem, przy końcach roku w Amsterdamie, jak się kończyły studia, czy liceum, czy coś, to mrzonką było takie prawdziwie międzykulturowe społeczeństwo. Wysocy biali Holendrzy, tam sobie siedzieli. Jak się dziwiłem, jak moi jacyś znajomi w moim wieku, czemu oni mieszkają w takim miejscu, gdzie wiedziałem, ile kosztuje wynajem, gdzie wiedziałem, ile by kosztowało, żeby kupić. No tak, no bo ten ma dziadka, ten miał rodzica, a kolega, koledze, co się znają tam trzy generacje, też znowu biały Holender w miarę bogaty sobie pożyczy, podnajmie i tak dalej. Tego nie da się tak łatwo wyrugować, i to nie ma co patrzeć na to z góry, bo to jest problem jakiś chyba najtrudniejszy w ogóle dla ludzkości, jak pogodzić te różne backgroundy. Ale to nie jest tak, że oni nie byli świadomi. No można się kłócić, że zrobili za mało, ale bardziej nie na miękko, tylko po prostu jednak ta kontrola i służby powinny lepiej działać. Tylko jak to zrobić w Holandii, gdzie. To jest zdyscyplinowany, dosyć rozsądny, powiedzmy, mądry naród, tak upraszczając, ale na przykład jeśli chodzi o COVID, no to tam bardzo były duże problemy i protesty związane z przestrzeganiem chyba nawet większe niż w Polsce tylko że źródło jest inne bo Holender typowy jak się wydaje mi się, już nauczyłem to jest jednostka. Bardzo indywidualistyczna. I ona się może zachowywać racjonalnie, ona się może stosować do zasad, ona może robić to, co rozsądny tak zwany człowiek robi, ale musi wiedzieć po co i jaką ma w tym korzyść. To nie jest model skandynawski, gdzie ten kolektyw jakoś trochę bardziej działa jako taka siła. To nie jest model, powiedzmy, słowiański, gdzie robię na opak, bo ja wiem najlepiej i nikt mi nie będzie mówił. Ale to jest coś pomiędzy, że ja jestem racjonalną jednostką, ale na pewno Cię nie posłucham, jak Ty mi powiesz, bo tak. A niestety w covid te decyzje często, jak wiemy, no tak. były robione czasami na bo tak. I tu Holendrzy byli zirytowani. To jest trudny kraj pod tym kątem. Tam każdy ma swoją opinię. W parlamencie zawsze jest tam po 18 partii, które tworzą koalicję, po jakieś sześć i tak dalej. I trudno jest podejmować decyzje, które niestety czasami w takich już realiach, kiedy giną ludzie i po drugiej stronie masz bezwzględnych, po prostu nie stosujących się do niczego przestępców, trzeba po prostu powiedzieć czarno-biało. To tak, to nie, ci do więzienia i tak dalej. To w Holandii nie przejdzie tak łatwo. To wróćmy jeszcze do jednego wątku, który zacząłeś, a mianowicie do tej tolerancji wobec narkotyków, która jest bardzo często przywoływana jako jedno ze źródeł, dlaczego później napłynęły też twarde narkotyki poza miękkimi. Mija już ponad 50 lat od wprowadzenia tej dekryminalizacji w życie, a wraz z nią takiego też przymykania oko na to, jeżeli ktoś ma problemy. Ściga się raczej przestępców ciężkich niż użytkowników. W 1971 roku rząd zlecił takiemu znanemu kryminologowi Lukowi Hulsmanowi pracowanie tej całej polityki. On wytyczył takie, powiedzmy, normy. Różne rządy w następnych latach różnie do nich podchodziły, ale powiedzmy, tych z grubsza ram wytyczonych przez niego się trzymały. Natomiast od kilku już lat, abstrahując od samej wojny gangów, Słychać o tej dyskusji, że być może Holandia chciałaby coś zmienić, że coraz bardziej ogranicza się ilość coffee shopów, że coraz bardziej ogranicza się do nich dostęp odcokrajowcom, ale nie tylko, bo niektórym Holendrom też. Czy to jest taki moment przełomowy, że ten kraj, który jednak słynie ze swojej polityki narkotykowej, która pod wieloma względami się sprawdziła, prawda, szczególnie w stosunku do osób zmagających się z uzależnieniem. Czy mogą nastąpić jakieś zaostrzenia w tej kwestii? Czy ta debata publiczna trwa, i czy na przykład ta sytuacja związana z przestępczością zorganizowaną też mocniej się na nią odciska? Oczywiście, można by było znaleźć przykładu tego, co teraz powiem, ale jak ja sobie czytam, słucham i też rozmawiam z ludźmi, którzy dużo czytają i słuchają, czyli właśnie choćby z dziennikarzami holenderskimi, to mam wrażenie, że z jednej strony powiem ci tak, ta polityka w tę stronę idzie, ale właśnie nie z tego powodu, co byśmy myśleli. Bo mam wrażenie, że to co się dzieje narkotykowo, jeśli chodzi o mafię, to. Mało osób widzi takie proste równanie, że to z tego się wzięło, bo też to równanie nie jest takie proste. Ale z drugiej strony faktycznie te debaty są, ale z innych powodów, dlatego że Amsterdam jest cały zadeptany, przeludniony, dlatego że po COVID się wszyscy właśnie cieszyli, bo wreszcie zobaczyli w pandemii piękny Amsterdam pusty czy coś takiego, że zalew tych tanich linii lotniczych, które przecież każdy z nich pewnie korzystał i kto tam za młodu nie poleciał do Amsterdamu, że tak powiem. Ale no dla wszystkich tam ludzi to było oczywiste, że to jest taka bieda turystyka, że Amsterdam. Teren, który nigdy nie miał problemu z tym, żeby te przychody z turystyki były duże, to został zadeptany przez taką masę ludzi, którzy tam tylko przylatują, żeby zajarać sobie właśnie nad kanałem, potem gdzieś, nie wiem, oddają moc do wody, że to już jest po prostu denerwujące, że tam się nie da żyć. I te powody oraz to, jak w pandemii to się poprawiło, jak nagle nie było ludzi, to myślę, że to może być nawet bardziej kluczowe niż kwestia mafii, która myślę, że mało osób to widzi jeden do jednego, bo bardzo trudno by było holendrom właśnie z wolności zrezygnować. Z tym, że pamiętajmy, że Holendrzy praktycznie tej marihuany nie używają. To jest w ogóle 20%, nie pamiętam jakie są teraz statystyki, ale mhm. parę lat temu dokładnie tak było, że zdecydowana większość Holendrów nie korzysta z tego, ale równocześnie nie ma problemu z tym, żeby inni sobie korzystali, jeśli im nie przeszkadzają. To jest taki mental holenderski typowy. Tolerancja, która nie jest embrace, tylko to jest rób sobie, co chcesz, a ja na to nie patrzę, nie zawracaj mi głowy, nie wchodź mi w drogę. To jest właśnie ta tolerancja. No, i w tym wypadku wydaje mi się, że bardziej te czynniki by to zmieniały. No, na pewno jest to połączone, chociaż w nie taki prosty sposób. Dobrze, to ostatnia kwestia. Mhm. Taki argument, który jest często podnoszony w mediach, głównie zagranicznych, ale on się pojawia też w holenderskich, to jest spekulacja, czy Holandia stała się już narkopaństwem. To jest, wiadomo, bardzo ładny clickbait, dobrze się mhm. klika, ale jest na to wiele przesłanek. Mianowicie w zeszłym roku, we wrześniu. Księżniczka Amalia nie jest jedyną osobą ze Świecznika, która była zagrożona. Premier Mark Rutte musiał przestać jeździć na rowerze do pracy, ponieważ było podejrzenie, że może zostać porwany. Głośna sprawa. A tylko dodam jeszcze raz, jak to jest ważne, jak to elementarnie, nawet nie zagrożenie rzeczy, tylko takie rzeczy są dla Holendrów szokującym ciosem, bo Mark Rutte nigdy nie lubił ochrony, zawsze starał się właśnie od tego odchodzić. Mój kolega zresztą sam zrobił mu kiedyś fotkę, leciał tanią linią lotniczą do Katowic, w ogóle nie żadnym rządowym sam, bo to jest ten element holenderskiej mentalności. Willem Alexander kiedyś w tajemnicy przed opinią publiczną, ponieważ ma licencję pilota, to normalne kursy w KLM-ie obsługiwał. Król król, który mm -hmm. był, że captain speaking, tylko tam pomijał nazwisko i przez lata w ogóle w ten sposób inkognito latał i tak samo z tą Amalią, no to Willem sam mówi, że strasznie mu przykro, bo jak on studiował, no to uciekał ochronie, to była cała taka w ogóle jego zabawa, że go nie mogli znaleźć, że to to go boli najbardziej, że ona będzie siedzieć w domu i gdzieś na online te kursy robić, jak przecież to o to chodziło, że ta rodzina królewska, czy najważniejsi politycy, oni lubią też być tymi zwykłymi ludźmi i na koronacji Willem Aleksandra, na której dzień króla, kiedy był pierwszy, w chyba kiedy byłem, no to była rodzina, która tam wychodziła sobie na scenę, Armin van Buren tam obok <noise> nich, wszyscy rejwują, a ci tańczą, nie? To jest ten melanż dziwnych rzeczy, że z jednej strony monarchia, taka dziwna, staroświecka i mają te wszystkie imiona i te swoje code of conduct i tak dalej, a z drugiej strony chcą pokazać jak najbardziej normalnie, więc to naprawdę jest zamach na największą wartość w Holandii. Nie tylko to, ale jeszcze to, że burmistrzowie, burmistrzyni w tym przypadku Amsterdamu, burmistrz Rotterdamu mówią, że Holandia przypomina Włochy, tu odnosząc się do włoskich organizacji przestępczych, które też są bardzo zresztą silnie obecne, nie tylko zresztą w Rotterdamie. Są szacunki lokalnych mediów, że co roku pierze się w Holandii od 15 do 30 miliardów euro. W związku z tym też kraj zainterweniował, zaostrzono zasady w miejscowych bankach, ale to też jest istotne, bo właśnie miejscowe banki, galerie handlowe, galerie sztuki, Schiphol na przykład, tak? Mhm. Najważniejsze w sumie chyba lotnisko Europy Kontynentalnej, gdzie też kwestie tej korupcji związanej z narkotykami i tak dalej, korupcja w porcie w Rotterdamie, która też umożliwiła to, że przecież tam 15 milionów kontenerów rocznie, a tylko 1% z nich jest sprawdzane i tak dalej. Generalnie zmierzam do tego. Bardzo Dużo argumentów podawanych w różnych artykułach, że Holandia staje się narkopaństwem. Czy to jest tylko clickbait? Czy jest coś na rzeczy? I czy też ten kraj jakoś mocniej się zmierzy z tym, że nagle premier. Potrzebuje ochrony, nagle księżniczka potrzebuje ochrony, a nagle się okazuje, że nosi bankierzy, to w sumie uwielbiają prać pieniądze. No to ostatnie to nie jest przesadne zaskoczenie. No nie jest. Tutaj włożyłeś taki wątek, który jak się go połączy z tym wszystkim, to faktycznie troszkę nie będę spał w nosy, bo to zaczyna taką trumnę zamykać obecnej Holandii jako państwa. Mam nadzieję, że to jest jakaś taka chwilowa zadyszka, bo faktycznie te wszystkie rzeczy można połączyć i ta sławetna mafia, o dziwo, że to akurat mafii do tego trzeba było, być może wykorzystała wszystkie słabe punkty tych generalnie fajnych dosyć cech i takiego nowoczesnego modelu państwa. I może będzie jakiś odwrót. Mam nadzieję, że nie przesadnie konserwatywny czy populistyczny, bo ci populiści Herd Wilders czy wcześniej Pim Fortyne, chociaż to są zawsze też znowu populiści i wykształceni, i tam obracający słowami, no, typowa Holandia. Zawsze mieli jakieś tam wzięcie w każdym razie. Faktycznie, ja do tego momentu, jak to sobie tak podsumowaliśmy w dyskusji, to bym nie wiązał tego, ale chyba trzeba powiązać, bo jeśli chodzi o pranie brudnych pieniędzy i o wszystkie takie przewały, to nie pamiętam jak to było, że to była jakaś podwójna, tam irlandzka kanapka z holenderską wkładką, no tak, podatkowe to... jakieś takie. Wiadomo, to mówimy mhm. tylko o optymalizacjach podatkowych, mhm. które są takie trochę szemrane, ale może nie są praniem brudnych pieniędzy, ale od lat było tak, że się pojawiały takie sytuacje, w których okazywało się, że holenderskie banki. Pośredniczyły w czymś tam. No i ja nie miałem wrażenia, żeby to była najważniejsza sprawa w państwie. Właśnie trochę przez to, że dla tych Holendrów i są ważne pieniądze, i ten obrót, i ta ich rola, bo przecież większość tego ich znaczenia czy kapitału w świecie polega na tym, że oni są tymi pośrednikami, że oni wszystkim obracają, że. Tulipany czy inne kwiaty na całym świecie są holenderskie, ale tak nie do końca, bo 90% to są kwiaty, które przychodzą głównie z Afryki mhm. i akurat w Holandii po prostu są dystrybuowane i sprzedawane. Jest tam dużo takiego skamu, nie? Nawet na przykładzie tych tulipanów zawsze się podkreśla, że te w centrum miasta kupowane sadzonki tulipanów, to też zbadano, że zdecydowana większość z nich nie wyrastają tulipany, bo już się okazało, że saszetka jest takim chodliwym towarem, że już nieważne, że co z tego nic nie wyrośnie, nie? I umarły klasyczne kwiaciarnie. No, niestety, biznes is biznes tam, i teraz wreszcie to lusterko chyba się pojawia, do którego zostali przystawieni. Takie słowo jak terror pada ostatnio, faktycznie, w medialnym dyskursie. To nie jest tak, że tylko clickbait. Bo mówią, że jednak groźby pod adresem księżniczki, no to jeszcze nie wiadomo o co tam chodzi, bo nie wiadomo co za groźby i tak dalej. No, ale przede wszystkim to zabójstwo Defreesa to już podpada pod terroryzm, bo jak wiemy, terroryzm ma za zadanie to, żeby się mówiło, żeby ludzie żyli w strachu, a nie. Sam ten akt i to faktycznie już tak jest komentowane. Państwo narkotykowe, no jakoś w obiegu funkcjonują te tytuły, tylko że one są podbijane właśnie przez podcasty, przez seriale. Politycy nie będą tak mówić raczej. Mhm. Tacy typowi holenderscy rozsądni, bo nie chcą podbijać tego balonika. Nie? Może się zdarzyć, że w najbliższych latach znowu wyrosną jacyś populiści właśnie na tym, że będą mówić, że trzeba trzymać za twarz wszystkich narkotykowych bosów, co oczywiście się tego nie da, albo wręcz uproszczą i powiedzą, że Marokańczycy tam do więzienia i tak dalej, tak dalej. No niestety tak się może zdarzyć. Bardzo ciekawy moment. Na pewno ciekawy i nie wiem w którą stronę to pójdzie. Będziemy to obserwować. Jeszcze chciałem na koniec poruszyć jeden wątek już niezwiązany do końca z naszą rozmową. Mianowicie ty jesteś oczywiście reporterem piszącym, autorem wielu świetnych książek, z których wszystkie w zasadzie polecam. Natomiast od jakiegoś czasu jesteś też chyba już przede wszystkim podcasterem. Prowadzisz jeden zresztą z moich ulubionych podcastów w Radio News, dawno temu w telewizji. Właśnie jak powiedziałeś, z jakim tematem, bo to powiem hmm. słuchaczom, że to nie tak, że ja przychodzę i mówię, że a hmm. tu porozmawiamy o tym. Nie, to, no to Maciek wymyślił i, i kapitalny zawsze research ma, także ja zawsze chętnie będę przychodził. To śmieszne, bo nawet w tym dawno temu z telewizji, w którym tam omawiam po prostu programy polskie mm. sprzed lat, to akurat tak trafię, że w tym tygodniu będę miał ekstradycję, czyli też <laughs> lata 90. w Polsce i Maria Pokolnicz przyjdzie, nadjeżdża Tumska sprzed lat, rosyjska. Wszystko się składa? Jest... No a ostatnio ten temat jakoś mnie ściga. No właśnie, bo chciałem na koniec zaznaczyć jedną rzecz. Jakby myślę, że słuchacze zdali sobie sprawę, słuchając już tej naszej rozmowy, że my się dobrze znamy też poza zawodowo. I ja się nie wstydzę tego. Ale ja też się z tego nie wstydzę. Tylko <laughs> mówię o tym, że przyszedłeś do studia i najpierw piliśmy kawę i rozmawialiśmy o czymś zupełnie innym, o czym rozmawiamy też od dłuższego czasu przez telefon. I ja słyszę, jaki jesteś zaangażowany. chciałem o tym wspomnieć, ponieważ pracujesz teraz nad podcastem kryminalnym, nad śledztwem kryminalnym w formie podcastu razem z dwojgiem świetnych osób. Z Justyną Mazur, znaną z własnego podcastu kryminalnego. Piąte nie zabijaj. Piątek nie zabijaj. Oraz Wojtkiem Oleksiakiem, też świetnym autorem Super wielu nowy. podcastów. Super nowy m.in. dla Audioteki o Arkadiusie, mm. ale też, co ciekawostka, autorem dźwiękowego intra i outra dla działu zagranicznego. A tu, no właśnie. No, Wojtek mi to nagrał. Super. Także przy tym. I mówię o tym wszystkim, po prostu słucham tego z niesamowitym zainteresowaniem. Wiem, że nie możesz zdradzać tu szczegółów mm. na antenie z różnych powodów, Coś ale powiem. no właśnie, gdyby osoby słuchające tego odcinka zafascynowały się pracą Kamila Bułka, i jego związką ze zbrodniami. Chociaż Ojej. ja nie lubię tego, że to jest ta fascynacja zbrodnią, ale wiesz o co mi chodzi. To kiedy i gdzie będą mogły posłuchać efektu waszej pracy? Ja się nie zajmowałem sprawami kryminalnymi, nawet śledczymi tak nie za bardzo, ale jestem zafascynowany formułą audioserialu, robienia czegoś w odcinkach jako takiej spójnej narracji. Właśnie ta super nowa była fajna. Mało jest tych produkcji jeszcze w Polsce. Mam nadzieję, że będzie więcej. Dużo słucham holenderskich i amerykańskich. Mamy taki crossover i właśnie wszyscy Mazur z Nie Zabijaj. Porozmawialiśmy o tym, że fajnie by było zrobić taki audioserial o jakiejś sprawie i to się tak niewinnie Zapowiadało, bo ja tam widziałem siebie jako kogoś bardziej od narracji, potem się coraz bardziej wciągnąłem i to powinno gdzieś w kwietniu wyjść, to będzie na pewno kanałami Justyny zapowiadane. Ja też pewnie wrzucę, ale wybraliśmy taką sprawę w ogóle nieomawianą, nigdy nierozwiązanego zabójstwa, jeszcze z PRL-u. Akta się zachowały. Ku naszemu zaskoczeniu, nikt do nich nie zaglądał w zasadzie po 1989 roku. Sprawa niby przedawniona, ale jak rozmawiam z prokuratorami, z prawnikami, to mówią, że no przedawniona, czyli my nie możemy nic zrobić, a dziennikarze to nie obowiązuje ich przedawnienie. No i okazało się, że kurczę, część z tych ludzi stamtąd żyje, że moim zdaniem coś by się dało ustalić, że. Nawet już coś ustaliliście. Staliśmy no. nawet sporo, Przecież ta sprawa tak. coraz bardziej wciąga i wciąga. No, i się stała takim chyba najciekawszym materiałem dziennikarskim, nad którym pracowałem. Dlatego mega polecam, za parę miesięcy będą efekty tego. No dobrze, ale gdzie? O to no mi się będą... słuchacze, mają zafollowować na przykład, żeby wiedzieć. Nie jesteśmy dokładnie jeszcze umówieni na to. Wydaje mi się, że już to na pewno co najmniej pierwszy ten odcinek wpuści właśnie w piątek nie zabije, czy jakoś osobno. Generalnie to będzie płatna produkcja przysięgam, że poświęcamy na to tyle czasu i to będzie mm. tak fajne, że to wszystko będzie warte. To ja tylko potwierdzę, bo jesteś świetnym autorem piszącym, a od dwóch tygodni twoje smsy są nie do zrozumienia. Jesteśmy naprawdę przepracowani, chciałem to powiedzieć. Tak, 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 bo ja żyję po prostu 40 lat temu od tamtej rzeczywistości, więc na pewno jakiś pierwszy odcinek tam się ukaże, więc śledźcie przede wszystkim kanały Justyny, śledźcie moje i obiecuję, że to będzie super. Nie, Masz Instagram. Nigdy się nie spodziewałem. A mam Instagram. Otaguję cię tak. na tym Instagramie przy tym odcinku. Także Dobrze, można bardzo, bardzo dziękuję. dziękuję. I w przyszłości tam coś wrzucimy. I to chodzi o polską sprawę. Mhm. No niesamowite. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Przypomnę, że dziś moim gościem był Kamil Bałuk, doskonały reporter. Polecam książki, polecam podcasty, polecam wszystko, jak zresztą słychać. Bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki wielkie. I to już wszystko w tym odcinku podcastu Dział Zagraniczny. Na kolejny zapraszam za tydzień, tradycyjnie w czwartek po południu. Ta audycja powstaje dzięki wyjątkowej społeczności słuchaczy i słuchaczy. Jeżeli chcesz, to również możesz wesprzeć moją działalność dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl, łamane przez dział zagraniczny. Dzięki takiemu finansowaniu produkuję nie tylko ten podcast. Dział zagraniczny to różnorodne informacje o wydarzeniach w Ameryce Łacińskiej, Afryce, Azji oraz Oceanii, które publikuję na mojej stronie internetowej działzagraniczny.pl, a także na Instagramie, Facebooku czy YouTube. W każdym z tych serwisów Znajdziesz mnie, wpisując w wyszukiwarce dział zagraniczny. Do usłyszenia!